Nie wyspałem się dzisiaj za bardzo. Nie dość, że ten tutejszy dzwon stale i niezmiennie daje się we znaki. Jeszcze dzisiaj w nocy była burza. I tak naprawdę nie bardzo wiem, czy się obudziłem ze względu na... nie bardzo wiem, czy się obudziłem ze względu na burzę, czy ze względu na dzwon. I to jest bardzo fajne doświadczenie słyszeć, kiedy miałem potwierane okno, jest strasznie ciepło na dworze. Może nie ciepło a na Vicenza, ale jest naprawdę solidnie ciepło. Więc obudziłem się, pozamykałem okna. W momencie, kiedy zamykałem te okna, godziną chyba trzeciej w nocy, to burza z piorunami wieje, tutaj trzaskają okna gdzieś nam koło. I do tego jeszcze dzwon, który po prostu ma na to wpływ. Nie interesuje go to, że jest burza, tylko po prostu robi swoje. To jest takie ciekawe doświadczenie i tak naprawdę w związku z tym, że nagrywam tego vloga od takiego czasu w tej chwili, to pierwszą moją myślą było to, żeby po prostu sięgnąć po kamerę, ustawić ją w jakimś sensownym miejscu i zacząć nagrywać, zrobić fajnego timelapsa z tego, że ta burza tak właśnie fajnie bije z piorunami i jednocześnie bije dzwon. Myślę, że fajnie by to wyszło, ale byłem po prostu tak kosmicznie zmęczony, że nie miałem na to siły i jedyne, o czym w tym momencie myślałem, to to, żeby po prostu zamknąć to jak najszybciej i wrócić do łóżka. Tak też uczyniłem. Dlatego zobaczymy, jak dzisiejszy dzień się potoczy. A teraz co? Śniadanko i działamy. 3, 2, 1. Jestem już poza jednostką, tam jest drut kolczasty i tu mnie nie mogą zatrzymać. Bo kiedyś miała miejsce taka sytuacja, żebym wylądował w nieistniejącym amerykańskim więzieniu za to, że jak dureń ostatni wyciągnąłem telefon na terenie jednostki, zrobiłem zdjęcie drutowi kolczastemu, bo zaraz za drutem kolczastym był przepiękny taki stary po niemiecki mur, wyszczerbiony. Rany, jeszcze na tle takiego błękitnego nieba. Taka foteczka byłaby super. Wyciągam telefon, przymierzam się, żeby zrobić tą fotkę, klikam i w tym momencie i military police i cała akcja. Wow, co tam się działo? Było stresujące. Dlatego dopiero jak widzę drut kolczasty od zewnątrz, to wtedy dopiero mogę... dopiero się... Kościół! To, że jeździsz na skuterku, to nie znaczy, że możesz omijać samochód ze wszystkich możliwych stron. Anyhow, to był bardzo długi dzień. Może nieskończony jakoś bardzo późno, ale bardzo długi ze względu na to, że kursanci jednak cisną. O rany, to jest takie super, jeszcze to. Są mega wymagający, mają miliardy pytań, najlepsi kursanci ever, bo 1000 razy, 1 000 000 razy, miliard razy, dowolna kwota razy. Wolę kursantów, którzy mają pytania, którzy czerpią po prostu całymi garściami z tego, co mam im do przekazania, niż takich, którzy siedzą, bo jak na tureckim kazaniu, bo oni tam są, bo im ktoś wysłał i koniec. A tacy też się zdarzają, tak szczególnie było w momencie, kiedy wylały się te wszystkie fundusze unijne na rynek, które tak naprawdę bardzo mocno popsuły to, co się działo na rynku szkoleniowym, dlatego, że ludzie przyzwyczaili się do tego, że niewiele trzeba. Wystarczy się zapisać, jest mnóstwo darmowych kursów i tak dalej, a niewiele trzeba, żeby dostać dużo darmowej wiedzy. Darmowa wiedza ma to do siebie, że takie firmy szkoleniowe, które bardzo mocno cisnęły te wszystkie kursy EFS-owe, one przede wszystkim koncentrowały się na optymalizacji kosztów, czyli chciały powyciągać z tej Unii Europejskiej jak najwięcej, tyle ile się tylko dało. No jeżeli ktoś chce wyciągnąć tyle ile się da, no to minimalizuje koszty w każdy możliwy sposób. Ergo nie zatrudniani byli ci trenerzy, którzy dostarczali najwyższą, maksymalną wartość, tylko byli zatrudnieni ci, którzy są tani. Jak są trenerzy, którzy są tani, no to oni nie w większości przypadków oczywiście, nie dostarczają najwyższej możliwej wartości. Stawka szkoleniowa, honorarium trenerskie to jest w pewnej mierze wyznacznik, często w dużej, to jest wyznacznik tego, w jaki sposób ta nasza praca przekłada się na rezultaty naszych kursantów. Dlatego, że tak naprawdę w momencie, kiedy sobie o tym pomyślimy, jeżeli ja dostarczam produkt, który jest badziewny, no to trudno oczekiwać, znaczy nie oczekuję za niego solidnego wynagrodzenia. Z drugiej strony, jeżeli oczekuję tego wynagrodzenia, to muszę dać z siebie wszystko i muszę dostarczyć produkt na najwyższym poziomie, jaki w ogóle jest możliwy do dostarczenia. Wkurza mnie ten skuter za mną, dlatego że gość jedzie w odległości 3 cm i w momencie, kiedy coś mi wyskoczy i depnę na hamulec, to on w tym momencie będzie prosto na moim bagażniku. Więc troszeczkę przyspieszymy i teraz sobie gościu jedzie w większej odległości. Jeżeli nie umiesz samodzielnie zachować tego bufora. Anyhow, zmierzam do tego, że w momencie, kiedy ja rozpoczynałem swoją pracę, totalnie nie wiedziałem, jak się wycenić. Nie wiedziałem, w jaki sposób tą powiedzieć. Trudno mi było powiedzieć, Jezu, ja bym chciał zarabiać, pamiętam na samym początku, 300 zł dziennie. Kurczaki, to przecież 300 zł dziennie, 10 dni pracy i jest 3000. To było 10 lat do tyłu, tak? I te 300 zł dziennie wtedy to była po prostu dla mnie tak niesamowita kwota, którą jako gówniarz jeszcze jak dostawałem, to naprawdę czułem się tak usatysfakcjonowany, że robię naprawdę dobrą robotę. I dla mnie jako gówniarza bez doświadczenia takiego, jakie chciałbym mieć, i to moje doświadczenie było totalnie kompatybilne w mojej głowie do tego, co oferowałem na rynku szkoleniowym. Dostarczałem maksymalną możliwą wartość, dawałem z siebie wszystko. I dlatego ta moja stawka zaczęła rosnąć, ale stawka nie rośnie sama, tylko stawka rośnie dopiero w momencie, czy honorarium trenerskie, i ja mówię w tej chwili o zawodzie trenera, dlatego że taki zawód uprawiam. Natomiast nieważne, czy jesteś freelancerem, czy jesteś malarzem, czy jesteś hydraulikiem, kimkolwiek, jakikolwiek zawód uprawiasz, tak długo, jak nie pracujesz na etacie w korporacji, gdzie masz pewne widełki, ponad które nie możesz się wybić, jeżeli nie złożysz podania o promocji albo ktoś to nie dostrzeże, więc mówimy teraz o wolnym rynku. Stawka wynagrodzenia Twojej pracy zależy tylko i wyłącznie od jednej rzeczy. Od tego, w jaki sposób Ty popatrzysz na swoje życie i popatrzysz na swoją energię, którą wkładasz w tą swoją pracę, na ile dużo serca w tą pracę wkładasz i jak ta Twoja praca rezonuje z rynkiem, dlatego że tylko to jest wyznacznikiem na koniec dnia. Bo możesz sobie mówić, że okej, dałem z siebie wszystko i tak dalej, ale kursanci byli niezadowoleni albo byli głupi, byli niefajni i możesz próbować zrzucać winę na tychże kursantów właśnie. To są Twoi klienci. Jedyna osoba, która ma nad Tobą kontrolę, władzę, w cudzysłowie oczywiście używam obu tych słów, to jest klient, bo to klient definiuje to, czy Twoją pracę wykonujesz dobrze, bo możesz wykonywać pracę tak dobrze, jak Ci się tylko wydaje, ale tak długo, jak nie zostaniesz oceniony czy oceniona przez klienta, to jest cały czas Twoje wydawanie się. Natomiast jeżeli już zostaniesz oceniony czy oceniona, no to w tym momencie jest inna rozmowa, bo jeżeli Tobie się wydaje, że Twoja praca, jesteś w stanie zarobić 300 zł w ciągu dnia i to byłoby super wow, to super, zarabiaj. Ale jeżeli Twoi kursanci mówią, że hej, robisz to świetnie, robisz to dużo lepiej niż inni trenerzy, którzy zarabiają 300 zł w ciągu dnia, to dlaczego masz się sprzedawać za kwotę, która wynagradza naturalnie ludzi, którzy robią słabą robotę? Nie jesteś w stanie z dnia na dzień powiedzieć, hej, ja bym chciał zarabiać 2 koła dziennie, dlatego że do tego trzeba dojść. Dlatego, że w momencie, kiedy najtrudniejsze wyzwanie tak naprawdę, w momencie, kiedy chcesz zacząć zarabiać, chcesz zacząć żyć na wyższym poziomie, chcesz zacząć czuć się bardziej doceniana czy doceniany w kontekście bardziej doceniana czy doceniany w kontekście swojej pracy, to jedyny wyznacznik w tym zakresie, jedna rzecz, która pozwoli Ci na osiągnięcie tego, to jest Twoja własna głowa, Twoja własna mentalność. To w jaki sposób podsumujesz swoją pracę, w jaki sposób stwierdzisz, że okej, widziałam innych trenerów, innych ludzi uprawiających mój zawód, oni dostają kwotę XY, ale ja czuję, że robię to lepiej. Ja mam dowód na to, że robię to lepiej. I wtedy przychodzi najtrudniejszy moment. Trzeba z kamienną twarzą powiedzieć swoją stawkę. Teraz w tym miejscu mojego vloga, jako że jestem już w fotelu i obrabiam ten dzisiejszy odcinek, w tym miejscu miała miejsce dłuższa wypowiedź na temat tego, w jaki sposób powiedzieć tą swoją stawkę z kamienną twarzą i jakie ja mam z tym doświadczenie, w jaki sposób wyglądał mój shift z stawki tych 300 zł dziennie, które zarabiałem, do stawki dzisiejszej. Ale niestety w związku z tym, że spadł mi telefon i spadł mi również mikrofon, czego nie zauważyłem, jakość dźwięku jest poniżej jakiejkolwiek formy krytyki. Dlatego zostawimy sobie ten temat na jutro. A tymczasem wracamy do meritum. Negocjacje miały miejsce przed wykonaniem... O, to też spadło. Żeby negocjacje miały miejsce przed wykonaniem zlecenia, a nie dopiero po nim. Natomiast to jest kwestia techniczna. Kwestia praktyczna jest taka, że w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o naszej własnej pracy, o oferowaniu tej pracy na rynku, to musimy sami uwierzyć w to, ile jesteśmy warci. I to, że my dostarczamy taką wartość, a jesteśmy na przykład pewni siebie i tak dalej, to sposobem na weryfikację tej wartości jest to, w jaki sposób klienci nas oceniają, w jaki sposób ludziom podoba się to, co robimy. To jest tak, jak mówiłem na konferencji Polcaster w tym roku w siedzibie Google, w Google Campus w Warszawie. Scena z tych samych chłopaków nie płaczą, który ogólnie jest genialnym filmem, jest taka, jak Bolek coś nagra, to zrób tak, żeby to było pierwsze na liście przebojów, powiedział Bogdan Łazuka, czy powiedział mafiozo grany przez Bogdana Łazukę. A Silnoręki na to, ale ja się obawiam, że to ludzie decydują. To dowiedz się, co to za ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu. My rozmawiamy z tymi ludźmi po swojemu, my jako dostawcy usług i to jest najważniejsze. I nie możemy twierdzić, że okej, dostarczamy świetną usługę, ale klient tego nie rozumie. Bo to jest nasza broszka, że nie umiemy się komunikować, to jest nasza broszka, że nie umiemy tego dobrze dostarczyć, bo klient powinien być zadowolony na koniec dnia. Klient musi być zadowolony, to klient jest tym, który nas utrzymuje na co dzień. I to jest sposób na to, żeby sobie poradzić z momentem, kiedy wydaje nam się, że robimy coś dobrze. Natomiast w drugą stronę, jeżeli robimy coś naprawdę bardzo dobrze i dostajemy ten feedback od rynku, to w tym momencie trzeba testować, trzeba zobaczyć, jak rynek zareaguje na to, żeby płacić nam więcej, żeby wynagradzać naszą pracę bardziej adekwatnie. Dlaczego ty się włączyłeś? Ja nic nie dotknąłem przecież. Wyłącz się. Zwierzaku. Żeby wynagradzać naszą pracę bardziej adekwatnie, dlatego że to nie jest tak, że my chcemy więcej, jesteśmy zachłanni, jesteśmy chciwi. Nie. To chodzi o to, że w momencie, kiedy nasza praca jest na takim poziomie, a my nie chcemy się tam wychylać i tak dalej, i nie będziemy chcieć być adekwatnie wynagrodzani, bo jeżeli się wykonuje taką pracę, to można dostawać taką stawkę, ale jeżeli się wykonuje taką pracę, to ta nasza stawka też powinna być bardzo wysoka. Z kilku powodów. Po pierwsze, im będziemy mieć mniej pracy, bo będziemy mieć lepiej płacących klientów, tym bardziej będziemy w stanie czerpać z życia, tak prywatnego, jak i zawodowego. Dlatego, że będziemy mogli pozwalać sobie na więcej nauki, na więcej konferencji, na więcej poznawania ludzi prywatnie, na więcej poznawania ludzi biznesowo i też nie wiadomo, gdzie ta nasza kariera się potoczy. Z drugiej strony, im dłużej będziemy pracować na stałej takiej samej stawce, oferując cały czas bardzo wysokie usługi, a szybciej chyba rozwijamy, takie mam wrażenie przynajmniej ze swojej perspektywy, szybciej rozwijamy swoje moce, swoje umiejętności, niż zwiększamy stawkę. Im dłużej będziemy na tej stawce, tym bardziej będziemy przyzwyczajać naszych klientów do tego, że nasza stawka jest taka. Jestem kosmicznie zmęczony. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, ma sens. Ponownie. W tej chwili skończył się, jest godzina za 15:06. W tej chwili skończył się uploadować mój vlog. Dostałem specjalnego hotspota z taką wywaloną przewielką anteną tylko i wyłącznie do tego jednego zadania, z wywaloną przez okno anteną taką ogromną, żeby ściągnęła jakikolwiek zasięg GSM na teren jednostki. No bo znowu mam już tu, tam taki układ, jestem tak zaufanym konsultantem, że mogę sobie na to pozwolić, żeby dostać hotspota na terenie jednostki, gdzie jest wszystko wygłuszone, żeby wrzucić vloga, bo ten gość vloguje, on jest taki, to możemy to zrobić. Akurat teraz nie ma tam takich rzeczy, które mógłbym wyprowadzić. Natomiast biegnę po wodę, jakieś szybkie zakupy i zmontuję dzisiaj tego vloga wcześniej. Może się go uda zaplodować z hotelu. A do tego tematu jeszcze wrócimy, bo to jest fajne. To jest fajny temat. Zarabianie pieniędzy jest fajne, szczególnie jeżeli się lubi to, co się robi i umie się to wycenić. Umie się pokazać rynkowi, że jest się pewnym siebie i że godnie będziemy wykonywać naszą pracę. Godnie, dlatego że jakość pracy, którą dostarczamy, jest adekwatna do wynagrodzenia, którego oczekujemy. Fajna rzecz. Żyje się lepiej, żyje się łatwiej. Z uśmiechem na ustach. A nagrywanie w samochodzie jest fajne, bo przynajmniej żaden kot mnie nie zaatakuje. Cześć! W sumie to mógłbym zrobić tak jak inni vlogerzy. Wyjść z samochodu, że niby zostawiam tu wszystko. To cześć! Ale nie zrobię tak, bo to nie mój styl vlogerski.